Onet Rano, wiem, to jest to miejsce w Onet Rano, kiedy z naszymi gośćmi. Dzisiaj to jest Krzysiek Domaracki z Forbes. Dzień dobry, panie redaktorze. Staramy się odpowiadać na różne pytania, które także i od was, od widzów naszych do nas płyną. Ponieważ coraz więcej jest takich pomysłów banków, które mówią, słuchajcie, macie swoje pieniądze zarabiane co miesiąc, możecie mądrze odłożyć sobie z tych swoich własnych pieniędzy co miesiąc jakąś część, która w przyszłości da wam trochę spokojniejsze życie. To jak to zrobić? Którędy iść? Wydaje mi się, że na początek warto by się zastanowić nad tym, jak wygląda nasza konsumpcja. Czy to jest konsumpcja przemyślana, czy niekoniecznie? Czy wydajemy pieniądze z głową, czy raczej nie? Dzisiaj, jak się popatrzy na całe PKB i na statystyki rok do roku, czy miesiąc do miesiąca, czy kwartał do kwartału, to tylko i wyłącznie konsumpcja napędza tę gospodarkę. Konsumpcja, a przy okazji widzimy też, że Polacy coraz więcej oszczędzają, więc wnioski są dość optymistyczne. Okazuje się, że bodajże już 68% Polaków ma jakieś oszczędności, więc nie jest z nami tak najgorzej. Natomiast mówiąc o tej mądrej i głupiej konsumpcji, no mam na myśli przede wszystkim to, że właśnie jest mnóstwo narzędzi, które można wykorzystywać do tego, by te pieniądze wydawać mądrzej, by na przykład część pieniędzy, które wydajemy, do nas wracała. Jest na przykład, możemy mieć konto osobiste, zupełnie zwyczajne konto, a możemy mieć konto z premium Moneyback. Moneyback polega na tym, że wydajemy pieniądze, a jednocześnie część do nas wraca. To zwykle nie jest dużo, powiedzmy od 1 do 5% w zależności od banku, ale załóżmy wydajemy na sport, na rekreację, na rozrywkę, na coś, na co i tak byśmy te pieniądze wydali, bo człowiek musi mieć jakąś aktywność pozazawodową. Powinien. No. Wypadałoby. Nie musi, ale powinien, wypadałoby. Tak. I ten program polega na tym, że część tych środków jest mu zwracana. To nie jest dużo, to jest powiedzmy kilkadziesiąt złotych miesięcznie, jeśli jest aktywny, jeśli faktycznie korzysta z tych dobrodziejstw kultury czy dobrodziejstw sportowych. Ale w skali roku to już jest kilkaset złotych. Ale banki zaczęły to zwracać, żeby w ten sposób nas przytrzymać przy sobie? No tak, tak. Wydaje mi się, że taki klientocentryzm to zresztą nie tylko charakterystyka banków czy instytucji finansowych, ale w ogóle wszystkich firm tak naprawdę. No, konkurencja jest duża, nowe technologie wchodzą i ten klientocentryzm jest absolutną koniecznością, żeby pozyskiwać klientów. No i ten klientocentryzm ma wiele odmian. No, zaczęliśmy od banków, ale spójrzmy na... Przepraszam cię. Lubię sobie czasem podsłuchać, czy nas widać i dobrze słychać. Przepraszam. Jak widać, działa wszystko. Jak najbardziej tak. Widzimy to na przykład w programach lojalnościowych. Praktycznie, może nie każda firma, ale już wiele firm stosuje programy lojalnościowe, no i zbiera się punkty, zbiera się naklejki, wydaje się pieniądze, ale jednocześnie te pieniądze w jakimś tam stopniu pracują, tak? No najgłośniejszy przykład programu lojalnościowego to jest ten, który zrobiła i robi nadal Biedronka ze świeżakami. Pamiętam, że na początku Biedronka nie była... Nie sądziłem, że znajdziemy dzisiaj rano w programie pojawił sposób, żeby świeżaki tak? pojawiły się w naszym programie. Zawsze tak. się muszą pojawić. To jest chyba taka reguła ostatnich tygodni. Ale pamiętam, że Biedronka na początku była krytykowana za to, że bodajże 2400 zł na zakupy w Biedronce trzeba wydać, żeby otrzymać maskotkę. Pluszaka w kształcie warzywa. Świata, no. No tak, ale te 2400 zł pewnie i tak byś wydał, jeśli jesteś osobą, która regularnie robi zakupy w Biedronce, więc dlaczego dodatkowo nie dostać pluszaka? Lidl z kolei rozdał miliony książek kucharskich również na podobnej zasadzie. Wiele firm to robi. Empik, chociażby karty Mój Empik, posiada już ponad 2 miliony Polaków i Empik ostatnio się chwalił, że około połowy swojej sprzedaży robi właśnie dzięki temu, że ludzie są zaangażowani w jego program lojalnościowy, więc... Wspominałeś na początku, żeby sobie mądrze ograniczyć konsumpcję, tak? To żeby ta konsumpcja właściwie paradoksalnie, żeby wydawanie pieniędzy jednocześnie na siebie zarabiało i że takich programów jest coraz więcej. W skali roku to może być kilkaset złotych. A da się jeszcze coś takiego z tych naszych pieniędzy, które zarabiamy co miesiąc, odłożyć, żeby to było nie tylko to cudowne liczenie na to, że wydawanie pomnoży nam kasę? No oczywiście są dwa najprostsze instrumenty finansowe. Mianowicie lokata i konto oszczędnościowe. Czyli są dość podobne, jeśli chodzi... To nie są dzisiaj kokosy, bo to nie są kokosy. Konto oszczędnościowe z reguły też nie. No to kwestia niskich stóp procentowych, ale i tak warto to robić, ponieważ to jest zabezpieczenie naszego kapitału przed inflacją chociażby. No właśnie, lokata czy konto oszczędnościowe. No zysk prawdopodobnie można przyjąć, że będzie podobny z obu tych narzędzi, z obu tych instrumentów. Natomiast zależy od tego, jak zarabiamy. Jeśli... Załóżmy, jesteśmy pracownikiem kontraktowym albo freelancerem, który raz
na jakiś czas otrzymuje wynagrodzenie, ale za to duże wynagrodzenie. Być może wtedy lepsze będzie dla niego lokata, gdzie włoży cały kapitał na okres 3 miesięcy, 6 miesięcy, 12 miesięcy albo dłużej. Przez ten czas nie tknie tego kapitału i on sobie urośnie, nieznacznie, ale urośnie. A z kolei, gdy ma regularne comiesięczne wynagrodzenie, no to w tym przypadku pewnie lepszy jest konto oszczędnościowe, do którego będzie mógł dokładać. O czym warto pamiętać? No to warto korzystać z możliwości, które daje nam automatyzacja różnych procesów. No możemy na przykład, jeśli uważamy, że zapomnimy o tym, żeby zasilać to nasze konto oszczędnościowe, no to przecież możemy ustawić zlecenie przelewu i każdego miesiąca... Wierzyć, że nie będziemy chcieli wycofać tych pieniędzy, które już tam z automatu poleciały. Tak, tak. No, profesor Richard Taylor, który właśnie kilka dni temu dostał Nobla z ekonomii, uczy o ekonomii behawioralnej, o tym, że nie myślimy Excelem, a jesteśmy ludźmi, a ludzie są podatni na emocje. Ta psychologia w ekonomii jest bardzo ważna, więc to taki przykład tego, że być może czasem powinniśmy troszkę działać wbrew naszym instynktom, być może się trochę oszukiwać i jak dostajemy pieniądze, od razu je odkładać, bo wiedząc, że mamy je na swoim bieżącym rachunku, być może będziemy bardziej skorzy do wydawania. Zabieracie sobie z oczu troszeczkę, tak? Trochę żeby nie kusiły. Trochę tak. Tak samo nie wymilę w tym prawdy i to jest bardzo trudne do zbadania. Ludzie uważają, że łatwiej jest im, znaczy trudniej im się wydaje gotówkę niż pieniądze, które mają na koncie, pieniądze, których nie widzą. Więc być może to też jest jakiś sposób. Zapomnieć o karcie kredytowej. Oszukiwać samego siebie. No cóż, w jakimś trzeba sobie radzić tego słowa znaczenia, to prawda. Nie wiem, czy to jest dobry moment, ale dzisiaj akurat Rzeczpospolita sugeruje, że te zielone czasy, które są na giełdzie, to jest też dobry moment do tego, żeby sobie pomyśleć i o takiej formie inwestowania. Bo to nie jest forma oszczędzania, prawda? Tylko inwestowania. W ogóle wydaje mi się, że o oszczędzaniu można mówić w kategorii inwestowania. No, tu chodzi o to, żeby zarabiać. Mhm. Zarabiać pieniądze, tak? To jest zawsze rodzaj jakoś aktywności. Należy podjąć, żeby rozpocząć oszczędzanie. No w przypadku inwestycji giełdowych, czy to inwestycji w obligacje, które są chyba najprostsze, najbardziej przypominają lokatę, czy coś bardziej złożonego, już inwestycje w akcje, w waluty i tak dalej, to już niestety, no jakoś niestety albo niestety, jakąś wiedzą ekonomiczną wypadałoby dysponować, wypadałoby zanim się to tym zrobimy, wypadałoby czy zanim się ruszymy do Forexa, czy zanim ruszymy na giełdę, to lepiej wiedzieć więcej niż mniej. Ale to wydaje mi się, że jakaś tam wewnętrzna ludzka logika podpowiada, że wypadałoby się zastanowić nad tym, po jakie narzędzia sięgniemy, zastanowić się, jak one działają, zastanowić się, które są dla nas najlepsze, zanim w ciemno, zamiast ciemno w nie wchodzić. Zaczęliśmy od twojego stwierdzenia, że tak naprawdę coraz więcej jest oszczędności na rachunkach Polaków. Skąd się wzięły? Być może dzięki programowi 500+. To jest ten argument, który najczęściej się pojawia. Tam bodajże w ciągu roku te oszczędności, było bodajże 40, niespełna 50% Polaków miało jakiekolwiek oszczędności i w ciągu roku nagle z tych 40 kilku zrobiło się 68%. To jest duży skok. No, wydaje mi się, że na pewno program 500+. Na pewno ta świadomość ekonomiczna Polaków też rośnie, raczej nie skokowo, a stopniowo. I cóż, wydaje mi się, że te dwa czynniki w zupełności wystarczą, żeby zmotywować Polaków do tego, by więcej odkładać. Też dzisiaj chyba jest też, tak jak wspomniałeś o tym klientocentryzmie, rynek pracownika, tak się mówi, i rynek klienta, prawda, że on może sobie przebierać w ofertach, które powiedzą mu, słuchaj, wydając będziesz zarabiał, słuchaj, oszczędzając z nami będziesz zarabiał więcej. To, co jest takim, nie wiem, co jest tymi trzema najważniejszymi krokami, kiedy siadamy przed takimi ofertami, żeby wybrać mądrze? Przede wszystkim trzeba wiedzieć, jak się zarabia i jak się wydaje pieniądze, no bo część możemy odłożyć od razu, tak? Zaraz po tym, jak otrzymamy wynagrodzenie i z dużą dozą prawdopodobieństwa będziemy wiedzieć, że tych pieniędzy nie będziemy w danym miesiącu potrzebować, mogą poczekać, nie tyle czekać, ile pracować na siebie. Właśnie, tak naprawdę, więc zarabiać na ciebie. Tak? No tak. Więc jeśli będziemy znać strukturę naszych zarobków, strukturę naszych wydatków, będziemy mieć jakieś tam, pewnie mgliste, ale jakieś pojęcie na temat naszych następnych kilku miesięcy. Będziemy wiedzieć, czy planujemy kupić dom, czy planujemy kupić samochód, czy wymienić, czy zrobić remont w domu. Czy będziemy wiedzieć, czy mamy w planach jakieś duże wydatki. No to już nam pozwoli jakoś obracać się w tym ekonomicznym, naszym małym mikroświecie. Więc to jest chyba taka podstawa, żeby dobrze znać siebie, swoje życie zawodowe, swoje życie prywatne. Czyli trochę prowadzić nasze finanse domowe jak firmę, tak? Czyli ograniczamy koszty, jeśli można. Podejście. Nie zwalniamy pracowników, ale ograniczamy koszty. No tutaj mała ta działalność gospodarcza, więc ciężko byłoby zwolnić pracowników, ale tak, no chyba to jest dobre podejście. No jak rozmawiamy z przedsiębiorcami,
w Forbesie dość regularnie, no, z tego żyjemy, no to ten akurat rzadko kiedy rozmawiamy z nimi o oszczędzaniu, ale gdy się z nimi rozmawia o tym, jak zarabiają, no to w zasadzie te mechanizmy, które oni stosują, można przenieść do naszego życia prywatnego. Gdzieś kombinowanie, jak z czegoś małego zrobić coś większego. Jest oczywiście przy tym też element ryzyka. No i w oszczędzaniu też jest jakiś element ryzyka, czy to właśnie decydując się na inwestycje, w których nie wszystko jest, nie wszystko jest zagwarantowane. Tak? No, no przy przypadku lokaty, no to wiemy, że tak, że jeśli nas nie będzie jeśli nas nie będzie korciło, żeby coś z tymi pieniędzmi zrobić w okresie trwania, no to, to one do nas wrócą z małą, ale z nadwyżką. Więc. Więc warto chyba myśleć o oszczędzaniu jako czymś aktywnym, o takim rodzaju małej przedsiębiorczości. No wiesz, bo to też jest tak, fajnie byłoby, gdyby na to patrzeć trochę bardziej globalnie, że jeżeli tych oszczędności jest coraz więcej i coraz częściej Polacy zaczynają myśleć, jak je jeszcze pomnożyć, to fajnie, żeby pojawiła się jakaś wiedza ekonomiczna, której do tej pory nikt im nie dawał, bo w szkole nie było potrzeby, bo ważniejsza była historia i tak dalej, prawda? Bo tu pojawia się właśnie ten moment, że jeżeli już chcesz więcej i chcesz bardziej zaryzykować niż na lokacie, to musisz wiedzieć więcej o tym, jak zaryzykować, żeby najmniej stracić. Słuchaj, no najlepszym przykładem tego jest Michał Szafrański, który uczy Polaków oszczędzania, prowadzi bloga, jak oszczędzać pieniądze. Oprócz tego napisał książkę Finansowy Ninja, którą wydał w modelu self-publishingu, czyli sam się zajął wszystkim. I właśnie niedawno pochwalił się, że przychody z tytułu sprzedaży książki przekroczyły $1 000 000. No. To jest kapitalna liczba. A przy okazji sporą część wpływów odprowadza na cele charytatywne. Więc w ogóle a jednocześnie wykonuje to, czego polska szkoła nie wykonuje, czyli uczy ludzi, a czasem wyciąga za uszy z długów. To prawda. Tak, pozdrawiam przy okazji Michała, jest jednym z naszych widzów. Mam nadzieję, że dzisiaj też. Dzięki Krzysztof. Krzysztof Domaracki, Forbes w Onet Rano. Serdecznie dziękuję i polecamy się w Onet Rano. Wiem także jutro, kwadrans po godzinie 9. A już za chwilę Fakt Opinia. Agnieszka Burzyńska i sam on, Cymański Tadeusz. Tak, witamy tutaj wraz z wiceprzewodniczącym Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. A rozmawiamy sobie właśnie o systemie prezydenckim i kanclerskim, o wyższości jednego albo drugiego. Tak sobie dywagujemy, czy w ogóle będzie coś z tych reform prezydenckich, będzie coś? Mamy nadzieję, że tak. Z reform sądów? Myślę, że mniejszy sukces i mniejszy jest lepszy niż nic. Chociaż jest też prawdą, że pewna rozbieżność, ta, której jesteśmy świadkami, jest tak ogromna. Jest zasadnicza, może czy ogromna. Ja uważam, że przy dobrej woli obu stron, przy pewnej determinacji chcieć to móc, no wszystko byście mogli chcieć, gdyby się wam chciało chcieć. Tak? Czyli sądzę, że jest to możliwe i byłoby rozczarowujące, gdyby żadnych zmian nie zrobiono. No więc Tadeusz Cymański w formie, widzimy się za moment. Już za chwilę. Fakt Opinie z Agnieszką Burzyńską i Tadeuszem Cymańskim. Bardzo dziękuję. Dzisiaj kolega z partii Tadeusza Cymańskiego, Jarosław Sellin z Rzeczpospolitej, mówi, że PiS nie powinien być zaskakiwany przez prezydenta. Przy okazji wstęp do rozmowy u Agnieszki już za chwilę. Dziękuję w imieniu całego zespołu za Onet Rano. Jutro widzimy się jak zawsze o 7:55. Do zobaczenia.